Pani marszałek, Wysoka Izbo. Po 1945 roku totalitarny reżim w Polsce zaprowadzano w oparciu o radzieckie czołgi. W 2015 roku autorytarny reżim jest zaprowadzany w Polsce w oparciu o posłów PiS-u. Jeśli wierzycie, że budujecie coś wielkiego, to rzeczywiście budujecie perspektywę wielkich nieszczęść dla Polski. Jeśli wierzycie, że robicie coś historycznego, to macie rację. Popełniacie wielki historyczny błąd. W tym miejscu w Europie niestety za takie wielkie historyczne błędy historia wystawia bardzo słony rachunek. Wysoka Izbo, każda władza deprawuje, ale władza absolutna deprawuje w sposób absolutny. I widać to szczególnie po ostatnich 13 miesiącach rządów PiS-u. Te ustawy, które wprowadzacie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to nekrolog po prostu demokracji i państwa prawa, który jest pisany rękami polityków PiS-u. Ostatni, omawiany dzisiaj projekt, wprowadzający kontrolę PiS nad Trybunałem Konstytucyjnym, narusza zarówno zasady konstytucji, jak i zasady prawodawstwa. Po pierwsze, narusza konstytucję, usiłując w cudzysłowie zalegalizować trzech nielegalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez PiS przed rokiem. Po drugie, wbrew postanowieniom Konstytucji usiłuje przekazać kierowanie pracami Trybunału Konstytucyjnemu nie wiceprezesowi, ale osobie pełniącej funkcję prezesa. Osoba ta jest wskazywana przez prezydenta, co w sposób oczywisty narusza trójpodział władzy i niezależność władzy sądowniczej. Po czwarte, z przepisów przejściowych wynika, że przez 14 dni nie będzie obowiązywała w Polsce żadna ustawa, która będzie regulowała tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, bowiem zgodnie z artykułami 3 i 23 obecnie obowiązująca ustawa traci moc już dzień po ogłoszeniu przepisów wprowadzających. Jednak co do zasady, nowa ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym wejdzie w życie dopiero po 14 dniach od ogłoszenia przepisów wprowadzających. Szanowni Państwo, dzisiaj możecie się cieszyć z tej ustawy, ale niedługo już prawie wszyscy obywatele poczują negatywne konsekwencje i będą musieli zmagać się z tymi negatywnymi konsekwencjami jej wprowadzenia. Dziś oczywiście możecie klaskać, ale za parę lat wasze wnuki i dzieci będą po prostu płakać i wstydzić się tego, co wyrabiacie z polską konstytucją i z demokracją. Demokrację poprzednie pokolenia wywalczyły na ulicy, a posłowie PiS likwidują dzisiaj ją na sali sejmowej. 13 grudnia to zawsze powinien być dzień, kiedy wspominamy ofiary reżimu totalitarnego. Ale 13 grudnia to także dzień, w którym powinniśmy przypominać sobie, że to dzięki ogromnemu poświęceniu milionom działaczy Solidarności, którą pan zwalczał, panie pośle Piotrowicz. W 1989 roku rozpoczęliśmy budowę demokratycznej i wolnej Polski. I to, co dzisiaj wyrabiacie z demokracją, to, co dzisiaj robicie z państwem prawa, właśnie tą ustawą, jest wyrazem lekceważenia dla ludzi, którzy ponieśli śmierć, walcząc o to, by Polska mogła być Polską demokratyczną i wolną. PiS, niszcząc przez 13 miesięcy porządek konstytucyjny, niszczy owoce poświęcenia wielu, wielu odważnych ludzi. Prawne zaklęcia z kolejnych ustaw PiS-u nie zmienią prawnej rzeczywistości. Prawna rzeczywistość wygląda w ten sposób, że prezydent Rzeczpospolitej, pan Andrzej Duda i pani premier Beata Szydło łamią polską konstytucję. Mogliście rządzić w oparciu o prawo, ale wybraliście bezprawie. Wybraliście bezprawie, ale prawo was i tak nie ominie. Szanowne posłanki i posłowie PiS-u, w dniu dzisiejszym rzeczywiście grzebiecie żywcem polską demokrację i państwo prawa i chciałabym wam zadedykować pewne słowa, które padły w bardzo dramatycznych okolicznościach z tej mównicy. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna i tą rzeczą jest honor. W głosowaniu nad tą ustawą okaże się, czy wykorzystacie ostatnią szansę, by go zachować. Jeśli Polska nie będzie państwem prawa, to na końcu obecnie obranej przez was drogi po prostu tej Polski nie będzie. I w imieniu Klubu Poselskiego Nowoczesna składam wniosek o odrzucenie tej ustawy w drugim czytaniu. Bardzo dziękuję.